Witam. Tegoroczny luty był wyjątkowo ciepły i raczej nie przypominał zimowego miesiąca. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że luty bardziej przypominał marzec. Na pewno wiele osób zastanawia się teraz, czy to już pora na wiosenne siewy do gruntu. Trudno powiedzieć, z pomocą jednak może nam przyjść obserwowanie przyrody, czyli fenologia. Termin pochodzi z greckiego i oznacza pojawiać się, okazywać się. Fenologia polega na obserwacjach świata roślinnego i zwierzęcego. Badania fenologiczne są przedmiotem zainteresowania ekologów, botaników i zoologów. Takie obserwacje są również ważne dla rolnictwa. Dzięki nim możemy wyróżnić obszary, gdzie wcześniej lub później zaczyna się wiosna, a co za tym idzie, jak długo trwa sezon wegetacyjny. Można w ten sposób ustalić, jakie uprawy najlepiej sprawdzą się na danym terenie. Fenologia bada i obserwuje takie zjawiska jak kiełkowanie, kwitnienie, owocowanie, zrzucanie liści, to u roślin, a u zwierząt sen zimowy, migrację ptaków czy wystąpienie dwóch pokoleń u niektórych owadów. Ogrodników jednak powinny interesować obserwacje roślin, ponieważ rośliny związane z jednym miejscem są bardziej zależne od niektórych warunków siedliskowych niż zwierzęta. Drzewa, krzewy, kwiaty są wrażliwe na długość dnia, temperaturę powietrza i podłoża czy ilość opadów atmosferycznych. Właśnie takie obserwacje prowadzone na przestrzeni lat doprowadziły do pewnych, dość wiarygodnych wniosków odnośnie wiosennych terminów siania i sadzenia roślin. Oto kilka przykładów. Kiedy kwitną wczesne kwiaty cebulowe, np. krokusy, tulipany, żonkile, możemy wysiewać cebulę, groch, marchew, zwłaszcza wczesną, pasternak, pietruszkę, rzodkiewkę, sałatę, szpinak, trawy, zioła, m.in. kolendrę i czarnuszkę. Natomiast sadzimy cebulę dymkę, ząbki czosnku, byliny, poziomki, rabarbar, szparagi, truskawki, jeżyny, maliny, widorośl, drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne. Kiedy zaczną kiełkować chwasty, oznacza to, że ziemia jest dostatecznie ogrzana i możemy wysiewać wiele warzyw, m.in. marchew, groch czy buraki. Kiedy kwitnie forsycja, siejemy cebulę, groch, marchew, zwłaszcza wczesną, pasternak, pietruszkę, rzodkiewkę, sałatę, szpinak, trawy, zioła, wspomniane wcześniej kolendra i czarnuszka. Wtedy też siejemy zboża jare, mieszanki traw paszowych, grochy pastewne oraz bób. Sadzimy natomiast cebulę dymkę, ząbki czosnku, byliny, poziomki, rabarbar, szparagi, truskawki, jeżyny, maliny, winorośl, drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne. Kiedy kwitną brzoskwinie oraz śliwy, siejemy wtedy sałatę głowiastą, endywię oraz liczne zioła jednoroczne. Rośliny wieloletnie, szczególnie kwiaty, siejemy i sadzimy, kiedy zaczynają rozwijać się liście klonów. Kiedy zaczyna kwitnąć pigwa, możemy wysadzać do gruntu rozsadę kapusty i brokułów. Czas kwitnienia wiśni dobry jest na siew różnych ziół, a także na sadzenie ziemniaków. Sadzić ziemniaki możemy również, kiedy kwitnie mniszek lekarski. W czasie kwitnienia jabłoni przesadzamy i siejemy wszystkie warzywa i kwiaty mało odporne na chłody, m.in. ogórki, dynie, fasolę i kukurydzę. Podobnie kiedy kwitną truskawki, wtedy też przesadzamy i siejemy wszystkie warzywa i kwiaty mało odporne na chłody. To jest ogórki, dynia, fasola, kukurydza, siejemy też proso i len i bardziej wrażliwe rośliny polowe. Z sadzeniem mało odpornych kwiatów jednorocznych oraz wrażliwej cukinii należy powstrzymać się do momentu, kiedy w pełni rozkwitną bzy. Kiedy kwitną konwalie oraz kwitnie winorośl, możemy wysadzać do gruntu bardzo wrażliwe rośliny, np. pomidory czy też bazylię. Paprykę i bakłażany sadzimy, kiedy kwitną irysy, natomiast kiedy kwitną peonie, możemy sadzić melony. W przypadku mało odpornych na chłody roślin, dobrym wskaźnikiem do ich sadzenia są liście morwy. Jeśli morwa wypuściła liście, w zasadzie nie powinno być już przymrozków. Możemy wtedy wysiewać rośliny ciepłolubne, wrażliwe na chłody, m.in. ogórki, dynie, cukinie, fasole, również zioła ciepłolubne, takie jak bazylia, a z roślin polowych grykę i proso. Sadzimy oczywiście sadzonki pomidorów, papryki, ogórków, dyni, kabaczków, z ziół bazylię, rozmaryn, liczne kwiaty ozdobne, doniczkowe i ogrodowe, m.in. pelargonie, aksamitki oraz begonie. Podsumowując, obserwując rośliny, drzewa, krzewy, które reagują na warunki w danej chwili, w danym miejscu, możemy określić, czy już przyszedł czas na siewy.
Najistotniejszym czynnikiem, który wpływa na obserwowane rośliny, wydaje się temperatura podłoża oraz temperatura powietrza. Wpłynie ona na rośliny, jeśli będzie odpowiednia przez dłuższy czas, a nie tylko przez chwilę. Wspomniałem, że obserwacje fenologiczne prowadzi się przez lata. Co ciekawe, pierwsze zapiski fenologiczne odnotowano w Polsce w Akademii Krakowskiej w latach 1480-1527. Dotyczyły pory zakwitania i owocowania roślin pożytecznych w okolicach Krakowa. I teraz ktoś powie, to stare dzieje i trochę takie mądrości ludowe. Nic bardziej mylnego, ponieważ nawet teraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prowadzi obserwacje fenologiczne 10 dziko rosnących gatunków roślin, m.in. leszczyny, mniszka lekarskiego czy kasztanowca, dzięki czemu wyznacza fenologiczne pory roku występujące w Polsce. Zainteresowanych odsyłam do opisu, gdzie znajdziecie link do badań. Jako zachętę dodam, że mimo iż Polska nie jest jakimś wielkim krajem, to na przykład różnica w dacie początku wiosny pomiędzy najcieplejszym rejonem naszego kraju a najzimniejszym potrafi wynosić nawet miesiąc. Z nastaniem cieplejszych dni obserwujmy więc przyrodę wokół nas. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.